Siema, z tej strony Hogaty, dzisiaj gra ze mną Sylo aka Player. Dzień dobry. A to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w Blockade 3D i powiem wam, że kurde, mam nadzieję, że się dzisiaj tak nie wczuję jak w Unturned podczas grania z Sylem tutaj w Blockade'a i nie zacznie tutaj mnie łapać choroba łapania pocisków głową w trakcie strzelania. Także oczywiście, jeżeli odcinek, na początek przypomnę, jeżeli odcinek wam się spodoba z Blockade'a, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem oraz załączyć powiadomienia i wpaść na kanał do Sla, który będzie podany w opisie pod filmem. Dzisiaj zagram sobie RPK Challenge. Gramy na mapie Citadel. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Oczywiście ja w Blockade'a gram aktualnie raz na jakiś czas, także... Nie mogę czułości myszki wyczuć. Skillowo to tu raczej jakoś mega nie będzie. Szczególnie, że na tej mapce akurat nie bardzo dobrze można grać snajperami. I tutaj snajperki akurat nie królują, jakaś M700 czy coś w tym guście. Okej, Sylo. Sylo, to jest która twoja gra? Bo ty masz trzeci poziom, chyba tak? Druga. Trzeci poziom i nick player. No bo nicku zmienić nie mogłem i to już jakiś czas temu grałem. Pyk. A zabiłem jednego gościa, widziałeś? No, Sylo może się w ogóle wkręci w Blockade'a, fajnie by było. Bo mi on nigdy nie działał i dlatego w niego nie grałem. Zawsze, ej, tu wyszedł od waszej strony, no wyszli. Ja się dziwiłem, że ja dostałem w plecy, ja się dziwiłem, że wy kurde ich nie zabiliście. Nie, już dostali po kaskach. U mnie z Blockade'em była taka opcja zawsze, że... No bo on nie działał, Nie mogę się połączyć, to samo co z FIFA, nie? No, to często po prostu nie działa, bo jest bardzo duża liczba osób, którym po prostu blokada nie działa. Zmiana mapy. Mapa się zmienia. Tu z 5. Zmiana mapy, zobaczymy. A, nie włączyłem też sobie tego programu, więc mam nadzieję, że po prostu dzisiaj będę miał farta. Blue? I nie będzie, no chodo Blue. I nie będzie mi po prostu myszka przeskakiwała na drugi ekran i przez to psuła rozgrywkę. To jest Prypeć chyba. Jesteśmy w Prypeci, ziomek. Teraz EBR-kę będę próbował. To jest o tyle dobrze, to ci przypomnę, że możesz sobie budować trochę rzeczy, nie? I możesz też rozwalać tą swoją łopatę. A to badałem już kiedyś. Na jedynce mam to do budowania i na... Tak. I Sylo kupił przed chwilą w ogóle hełm, stwierdził, mnie że... tak raz tiltowała jak... No, ale to jest taka podstawowa rzecz tak naprawdę w tym momencie hełmik, że kupić. To kosztuje 0,50, to jest pół dolara kosztuje. Co, tak naprawdę. To jest 4 karty, jak dobre dropniecie. 4 karty na Steamie je yellow. Dobra, no, ta mapka jest już większa. To mnie to strzelałem do gości w głowę i ich zabić nie mogłem, a goście mnie na kulkę. Sylo, ta mapka jest większa. Da się szukać. Tutaj też snajperzy niestety dużą rolę grają. Aktualnie niestety jest drużyna głównie czerwona, tak się muszę popatrzeć, głównie drużyna czerwona, czyli tam. Z drużyny zielonej i żółtej są tylko po dwie osoby. Niestety trudno było strasznie teraz znaleźć serwerek jakiś. Także w razie, gdyby było za mało przeciwników, to zaraz spróbujemy znaleźć jakiś inny serwer. Ale póki co spróbujmy na Prypeci. No szczególnie, gdy jest duża mapa, to wiecie, no i mniej osób, tym gorzej na... No, że w naszym teamie jest więcej ludzi, ale czerwonych też jest dużo, więc będzie... No jest max, u nas i u nich jest max. Z tego co widziałem. Ja nikogo nie widziałem jeszcze. Ja ostrzeliłem już dwóch typów. A bo ty poszedłeś akurat nie do tych, gdzie jest jeden lub dwóch przeciwników. No tak się zostawili, no. Do ruskich poszedłeś. Ja do ruskich lubię strzelać. I no nikogo nie widzę, no! Przejmuję te punkty jakoś, czy... No coraz mniej osób, w ogóle jeden jest z Korei. Dobra, zabiłem je. No to będzie dobry. Też z nawet nie czerwonej drużyny. No na respie goście kampią. Ostrzelony jeden, ostrzelony drugi. To może ci czerwoni właśnie do nas na respie? Czerwoni na respie byli, dwóch. Punktu na środku nawet nikt nie przejmuje tak naprawdę. Ej, metki ogólnie... ty są ograniczone czy nie? Tak. Masz ograniczoną liczbę tych wyrzutni. To jest na zgona czy to jest... Jak? Jeszcze raz? To jest na jedno padnięcie czy... Medkit. No. Medkita chyba można więcej używać akurat, nie? No, ale na przykład masz jednego szmela tego RPG-a takiego na jedno padnięcie na przykład. Wiesz co, zmienimy sobie serwer, bo mniej osób teraz jest, także za chwilę widzimy się ponownie. Dobra. Nawet jakiś tutaj. Jowa ta mapa jest. No to Prypeć to jest duża mapa. Właśnie dlatego jakieś coś mniejszego się. Tak, mam 6-2. Pyk. Ole mnie goś wyczyścił. Sylo? No?
Daj versus i o, chodź na tą mapę pod siódemką. Nie wiem, co to jest za mapa, ale... Fortunament. I do którego teamu? Ho, do niebieskich. Jestem. Dobra. Okej, okay, proszę państwa, widzimy się na mapie numer 2 i to jest jakaś mapka pewnie z CS-ka albo z czegoś, tak mi się wydaje. To jest tryb versus. Przeszliśmy dlatego, że po prostu są albo pełne serwery na Battle w tym momencie, albo takie, gdzie jest mało osób, a duże mapki. I teraz pytanie za 100 punktów. Co to jest za mapa tak naprawdę? Właśnie tak rozkminiam sobie teraz. Bo tu jest właśnie na trybie versus jest bardzo dużo map przeniesionych rodem z Counter-Strike'a, także... Dobra, udało mi się dwóch jakichś platformów zabić i dostałem już w plecy. Ale tej mapy jakbym nie kojarzył. Czekajcie, już muszę wyłączyć jedną rzecz. Disable chat poleciał. Właśnie nie wiem, co to jest za mapa, ty. Tam było tournament coś tam, ale właśnie nie, nie wiem. Ale nie, ale ta wiem, mapa counterem nie za... Kontra. To jest tournament kontra. Ej, ty ziomek! Fucking shiten. Jest tak, że kto pierwszy zdobędzie 500 fragów, ten wygrywa, tak? Teamek. Ol, łeb goś wyrwał ode mnie. Czterech wybrałem. Dwa, trzeci. Tak, do 500. Czemu goś miał dwa kaski jakby? Miał w sensie dynię? Nie wiem. Dynię można mieć tak jakby, to jest jako drugi kask liczone, tak można powiedzieć. Na pewno. Zabiłem mi goś na. Bo dynię można kaski, na Halloween evencie dostać było. Takie bajery. I to wtedy wiesz, ona jeszcze wytrzymuje jeden dodatkowy strzał, także... Tutaj trzeba uważać. No niestety to jest tryb versus. Miał, no. Także tryb versus na przykład od trybu battle różni się tym, że macie 2 na 2, dwa teamki na dwa teamki. O, tu granat wybuchnie. O, nawet nie wiedziałem, że mnie dziabnie tak naprawdę. No tak, trzeba. O, się w dupę, następny granat. Że... Tu jest młyn! Na trybie versus to jest młyn taki typowy. Fajnie się gra. Młyny są najfajniejsze. Następny granat. Gościu mi zasłonił, zabiłem sam siebie. No ja też swojego strzeliłem. A ja sam siebie zabiłem. Nie, ja idę na drugą stronę, bo tutaj za dużo ludzi jest i nie idzie wyjść z tego respawn. Ja pierdzielę, to jest właśnie tryb versus. To pyk, są respy. Pyk. Bierz się po respach tak na dobrą sprawę. Trudne jest to, że... Pyk, tych co na strzała można zdjąć to fajnie, ale... A widzisz. Tych co na cztery... Kaski, no to tak na to ciebie też tak już nie nastrzała syla. Tak, wiesz, teraz to jestem. Wiesz, zawsze oczywiście nie? Wiesz, jak grasz w Blockade'a, to zawsze masz taką tą, że fajnie byłoby mieć przeciwników bez kasków, nie? A ty tak najlepiej, żeby ciebie nie można było nastrzała zabić. No to jest tak, każdy by tak chciał, nie? Ale... Tak, trzech gości na kaskach pod rząd pobiegło i bum, zbiłem kaski. I... Prawda jest taka, niestety, czy stety tak naprawdę, że. Okej, dobre, dwa fragi z tego padły. Że no kask jest bardzo łatwo kupić i to tak naprawdę się opłaca, żeby w ogóle zacząć. No tak, bo inaczej to bez sensu. Tylko tu masz broń, jest jedna z broni takich typowo pay to win. Opa. I to jest taka różowa krowa, która się pojawia. A, tak, różowe broni ogólnie. Dlaczego te broni są różowe? O, gość ma różową snajperkę. To znaczy akurat nie ta sama snajperka sama w sobie jeszcze nie jest jakoś tak mocno opecka, nie? Bo ona jest lekko tylko ulepszona w porównaniu do zwykłej wersji tej snajperki. Ale ta różowa krowa, ona jest w ciul mocna. I to jest taka jedyna tak naprawdę mega przesadzona broń. Przeciągasz full auto i bijesz wszystkich. Ta bijesz, bo masz 150 ammo na magazynek. No a że szybko strzelność duża. Obrażenia też są okej. Okay. Tak, że nie można podnosić broni jakby. To dobrze, że nie można. To ty, ja bym sobie próbował. Ja tam się cieszę, że nie można podnosić akurat. Ja bym chciał sobie popróbować takie inne givery. A tak, to, no to wiadomo, tabeli, no ale to nie o to chodzi w tego typu grach, nie? To o to chodzi, żeś kupił sobie jednak tę broń. Ja. Także to o to raczej chodzi. O, tu dwa granaty. O, ty gnoju. No ale ja nie lubię takich map. Granaty tiltują. Ty znam młyn. Właśnie bierzesz granat albo jakiś sarin. Rzucasz i liczysz ile fragów ci. No i to jest... To cały czas robisz, no granaty na tej lewej stronie w ogóle nie ma co się wystawiać, bo... albo tam gdzie pobiegłeś właśnie, albo no, goś pompy. No właśnie z wyrzutni zabiłem dwóch tutaj, no idąc właśnie. I albo granat, albo ta wyrzutnia tam. No powiem. Tak, no o to chodzi właśnie niestety na tych. Lepiej trybach. Jest sprawdzić. Albo bierzesz właśnie tą. A, bierzesz sobie właśnie Pussy MG42 i lejesz w ludzi. No ja dlatego wolę tryb battle, bo on jest taki swobodniejszy, nie ma takich... Ej, fajny strój w ogóle takiego policjanta czy czegoś. Tego łaśka ma fajnego. Fuck! Granat ale mi pod nogi podleciał. Ale kogoś też zabiłem granatem. To, z tymi granatami to w ogóle mi Koda mega przypomina właśnie. To w ogóle można byłoby to tak nazwać, że ten tryb versus to jest taki Kod,
A tryb battle to jest taki BF bardziej. Tylko nie? Tutaj są troszkę większe mapy, XD. No niż w kodzie, bez kitu. Nie, ale ogólnie mi się kodzik podoba. Ja ginę nade'em, zabijam przeciwnika nade'em. Ja tak, tutaj OP okay. Z mojej M14. Trzeba brać też to pod uwagę, że bardzo wielu graczy jest z wielu narodowości. No jak widzisz, patrz, jak masz wymieszane. Rosjanie, i teraz Niemcy. Bierz pod uwagę to, że na przykład jak grasz z Brazylijczykami, czy po prostu jak grasz z kimś, kto tam daleko od ciebie mieszka. O, lagi ma nie dynamit. To, ale wiesz jak to wygląda? Tak, że ty na przykład przeciwnika nie widzisz, a on już do ciebie strzela, nie? I na odwrót. Ty widzisz przeciwnika, zabijasz go i dopiero po jego zabiciu dostajesz obrażenia od niego, nie? I to jest... No to lag, jest właśnie serwerowy. Game changer, no nie tutaj ma tego, synchronizacji. 4 razy i nie żyje. Także... O, gość ma tą broń, o której mówiłeś. No, ta krowa różowa. Okay. Przeciągał tutaj. Za chwilę sobie pewnie jeszcze zmienimy serwer, bo bym jednak chciał coś sobie pograć normalnie, nie na młyniec. Dobra. No, bo młyniec to jest... Tak bez sensu lecieć w ten młyniec teraz. Można to zwalić tam, nie? Kurde, RPK! Bonus RPK! RPK, bro! To zabiję, to zaraz jakieś RPG dostanę w łeb. Taka, no tak to mniej więcej wygląda, o! Fuck, mam staty na minus, gościu! Dobra, proszę państwa, 10-4. Idziemy w takim razie poszukać innego serwera i za chwilę widzimy się ponownie. Wyjdź na plus, gościu. Niech dadzą mapy na tym w końcu, na tym battle. Ej, ale fajnie się to są złe mapy na battle. No, dawaj ten. Który? 29 chyba, hostel tam było. Battle czy... 29? Jest no, hostel. No, coś takiego, dobra. Hostel. Łączę się. Go hostel, go żółty team. Żółty, dobra, jestem. Dobra. Okej, okay, proszę państwa, widzimy się na kolejnym serwerze Battle 29 Hostel. Miejmy nadzieję, że tutaj będzie więcej strzelania takiego w czterech teamkach, tak na dobrą sprawę. Dobra, już jeden wystrzelony z RPK. A dwóch, ta mapka mi się podoba. Ogólnie w tym momencie Sylo, bo ty pewnie nie skumałeś, ale gram darmową bronią, nie? Bo tutaj bronię za levele dostajesz do któregoś poziomu, nie? Chyba RPK to jest maksymalna broń za 15 tam poziom, czy coś. Także właśnie wyzwanie robię tą bronią, bo ludzie też pisali, że nie da się darmową bronią zabijać. Jak tylko się, no gram darmową i patrz jak cisnę. No ja też gram darmową RPK. RPK akurat nie jest jedną z chyba najlepszą bronią darmową, bo no wszystkie dobre bronie to są takie karabiny, które mają większą ilość amunicji tak przyciągasz, na dobrą sprawę. No, trochę pod rząd. Przyciągnąć i zabić. A? Ty ten typek zrobił, nie mam pojęcia. Dobra, wracamy do gry. RPK Meister. Czekajcie, oni tu respa chyba mają. Tak, tak, to pole środkowe wchodzą wszyscy. No to bo się jakoś przejmuje, nie? Środkowe tak, środkowe pole się przejmuje, Sylo. Ogarnąłem już. Pyk. Za to są punkty, ale to mało osób to robi tak naprawdę, bo ja na przykład przychodzę się postrzelać, nie? Kurde, ja zgłupiałem właśnie, nie wiedziałem czy niebieski to jest mój czy przeciwnik i przestałem strzelać. Bo jak to... na respie nam siedzą goście. Ej. Z lewej czy z prawej? A to nie wiem. Z lewej jeden był, wystrzelony niebieski na respie, chyba. Tak, niebieski na respie. Na środek ogólnie bardzo często też jest mega riski chodzenie, bo tam wszyscy no ja walą właśnie granaty tak się pakowałem czy coś, dwa razy nie? Na środku wysypałem bez sensu. Ale spadłem, nie wiem gdzie. A ja wnękę sobie taką zrobiłem teraz. Wyciosałem wnękę. O fuck! Widział mnie gdzieś ziomuś tutaj, wyczaił mnie. Ziomeczek. Dobra, szybko. Dobra. Pyk. I trzeba pamiętać, że jest też spawn protection przez pewien czas, także... Zabić nie można na respę. No. I tak kampią i czekają na ciebie, że w końcu cię wyciągną. Teraz. Czekaj właśnie, ja się przebijam do nich tutaj na górę. Fuck this shit! Pyk, jeden tylko leży. Przeciwnik chyba. Pani, że rozrzutu w ogóle nie ma, to można szaleć. No tak, 14-2. I dlatego, kto? Ty. A, okej. Okay. A to są, mówię, no tutaj takie stacje można było ponabijać na tych większych mapach, kiedy jest po prostu full osób. No wiadomo, że łatwiej jest ponabijać te stacje, jak ludzie jednak hełmów nie mają czy coś, bo to wiesz, bo to wtedy łatwiej ich jest po prostu zabić, nie? Ale to można bez problemu porobić identyczne stacje na ludziach, którzy mają te hełmy, bo tu już się liczy wtedy właśnie tak typowo jakiś tam skill. No i to zawsze robiłem na live'ach, kiedy wiesz,
kiedy robiliśmy takie wyzwania jakby w trakcie gry, że ja, wiesz, olewałem kompletnie granie na takie typowe statsy, ale biegałem za to za osobami, które miały, wiesz, wysokie poziomy bądź bardzo dobre EQ, nie? I tak naprawdę na większości takich akcjach, nie wiem, czy ze dwa razy, czy trzy się przejechałem może, ale na większości takich akcjach to właśnie było tak, że ci ludzie albo wychodzili, albo coś od razu, bo no... No jednak jak się ktoś dobrze w miarę grający, tak myślę, że w miarę dobrze grałem, jak grałem w tę grę codziennie, jak się na ciebie uweźmie w tej giereczce, nawet jak masz te przedmioty, to jest lipa już. Także... 12-8, to masz 21-3. Za bardzo jeszcze nie ogarnę, jak to działa, ale łatwo się strasznie, strasznie tutaj. No i dlatego o to chodzi, dlatego ci zaproponowałem Blockade'a. Idzie tutaj wyzerować staty. I dlatego się cieszę, że w końcu możemy pograć razem w Blockade'a. W końcu działa to mi normalnie. Ja czuję Blockade'ik chyba na streamku. Będzie grany. Pyk, where is enemy? Dobra, go się Edzik, ziomek. Pyk, następny. Gdzie jest niebieski? Fajne jest to, że wyskakujesz wiesz, za murku, pyk, kulka w łeb i dzidujesz dalej. No tak, nie? Tak! To jest mega spoko. Bezstresowo, wychodzisz, pyk, kulka w łeb i długa. Goście na respie swoim spadają tam, w dziurę. O Jezu, w plecy go... Da kucnąć tutaj? Nie da. No jak nie? Kontrolem, ale jakoś tak słabo. No ale jest kucnięcie, żeby nie było. Myślałem, że tak lepiej się będzie chowało, to taki prawilny przykuc. Kurde! Ciomek mi gdzieś zniknął tu. Nie, teraz na bombę złożył. Dobra, jeszcze mam trochę amunicji. Także dlatego no, bronie się opłacają te, które mają dużo amunicji i w magazynku i ogólnie. Bo wtedy można po prostu sobie dosyć długo strzelać. Dosyć dobrze strzelać. To ja się na tych niebieskich to wziąłem. Tylko najgorsze jest to, że niektórzy ludzie na przykład, jak już zaczniesz powiedzmy coś nagrywać, nie, z tej gry. No, to będą trollować ludzi, później. Tak, którzy trolują. I to jest największy taki rak tej gry, jak ludzie za tobą chodzą i wiesz, i ty jak samemu biegasz i tak łapiesz ten, te fragi, na ten czat zerkam co jakiś czas. A ja dlatego wyłączam czat, nie, już. A ten gościu ma 46 poziom, to dobrze, że ja się tam do niebieski fakt, jest respi. Teraz on się doczepił chyba na nasz resp. Trzeba uważnie tutaj się to z niebieskich jest ziomek. Tak, gdzie on jest właśnie? No na respie u nas, po lewej. Gdzie dokładnie jest ten niebieski ziomek? On ma 46 poziom, no ty. Ja się nie dziwię, że on się może, wiesz, tutaj uwziąć, czy po prostu pyk, dobrze postrzelać. Pyk. Jak on nie dostał tym? Nie wiem. A to jest 19 akurat, nie? Ale rzuciłem mu w nogi po prostu tego... dostałem. A, to ten, dobra. Czyli ten to jest na pewno 46, ten, który ma skinka chyba... Nie wiem, czy to jest Silent Hunter, czy to nie jest to, co można było zdobyć. Bo w ogóle na święta były bardzo fajne misje w Blockade'ie, nie? Że można było skórkę... I robiłeś chyba nawet. Tak, zrobiłem wszystkie oczywiście. I skóreczkę się za darmo dostawało, także to jest całkiem fajne. Mogliby właśnie więcej tych misji powprowadzać czy coś. Tylko no twórca, wiesz, no... Powprowadzał trochę broni i chapie hajs, nie? I tyle. Pliki, wiesz, a nie blokuje. Cheaterzy grają, moderzy grają, za odbanowanie trzeba bulić pieniądze, nie? No, także, no śmiesznie. No, ta gra miałaby dużo większy potencjał, gdyby ktoś naprawdę na poważnie by się tym zajął po prostu. Wygląda tak, jakby jakiś studenciak sobie zrobił, oj, wiesz. Studenciak sobie zrobił. Mamy gierkę, nie? Hajs wpływa. Tak, w Vintores na tym dojślańskim, kurczę, tym... Vintores, najlepsza broń. Ej, no tutaj WSS Vintores jest dobry nawet. W sensie jest okej, nie z jakąś przesadzoną do przodu bronią, ani do tyłu. Po prostu jest okej. RPK jest imo lepsze niż Vintores, no ale to tak jak już mówiłem, no najlepsze to są albo te snajperki one-shotowe jak M700, albo... A, dobra. Albo po prostu karabiny, które mają jak najwięcej ammo, nie? Bo tego nie ogarnąłem, że tak fajnie można rozwalać sobie... O, ale mi zerbega pociągnął! Co można rozwalać? To z broni te pustaczki. No, gościu. No można! Dopiero to ogarnąłem. Dobra, z RPG-a jak sadzi. Ktoś do nich tu sadzi, no nie wiem kto mi zabiera fragi. Chyba ja, do zielonych. No właśnie nie, ja u zielonych teraz nie siedziałem.
I to jest ta jeszcze druga rzecz, o której miałem powiedzieć właśnie, że chodzi ktoś za tobą, albo chodzi po prostu, nie? No to już przeszkadza, bo ciebie łatwiej jest wtedy wyczaić czy coś, nie? Może ci przeszkodzić. No po prostu najgorsze jest to, że jesteś bardziej widoczny, może ci zasłaniać. I swojego strzelasz zamiast przeciwnika. No i to po prostu ci przeszkadza. No to już kilka razy też zasłania. Albo, i to jest też słaba rzecz, jak chodzi i cię zabudowywuje cały czas, czy to przy respie, jak to na małych mapach to najbardziej jest odczuwalne, nie? Na małych mapkach, bo tam nie ma nigdzie na ruch miejsca, tam czasem z respa nie możesz wyjść, bo cię gościu zabuduje tymi silniejszymi klockami. Także no Lipsztoin wtedy jest. I tyle. Co mogę więcej powiedzieć? No typ cały czas z RPGa strzela. No strzelam niektórzy, którzy chodzą i strzelają tylko Poduję na górze na i cały czas RPG. O ty w ciulu, na dwóch typów jeszcze na Spawn Protection wyszedłem. No to niezłe strzelanko.pl. Pyk. Boom, headshot. Nas na respie byli. Typiarze. Na górze, na resp. Co tu jest? A, czekajcie, którym było. Kolego, chyba zgubiłeś tutaj na tej mapie. Pyk. Kolega, to a dalej się z RPG ładują. Ktoś do mnie walił. Nawet Jezu, jak sadzą tutaj, aż się zgubiłem na mapie w jakichś piwnicach. Czuję się jak w pokoju u siebie. Tryk, psztryk. Słuchaj, było zabawne, co powiedziałeś właśnie. To jest ten z RPG-iem tylko, a tam jest jakiś snajper z tyłu. Snajper down. Pyk. Ja pierdzielę, mój mi wszedł pod celownik. Zielony tam odstrzelony został, a do tego odstrzeliłeś. O fuck, na górze jest gość, ładuje broń, ziomek. Czekaj lada moment. Wychodzić tam zielony do góry. Chciałem się podleczyć. Tu no oni giną zanim ich dobije. Niektóre klocki się na strzała rozwala, niektóre trzeba troszkę łupić. No tak, to właśnie tego się uczysz mniej więcej grając w tę grę. Które klocki na strzała, a które wręcz nie. Pyk. No kto mi znowu dobił? Z boku, z lewej, pan. Kto ja mi dobił? Zielonego. To Sylo mi dobija pewnie co chwilę. Na zielonych bije cały czas. No to ja teraz też na zielonych siedziałem. I ktoś mi cały czas dobijał fragi normalnie. O, ty wiesz o dobijaniu. Gościu. Tutaj Givera gościowi wystaje. O, już nie wystaje. Pyk, dwóch. No jak zapuściłem serię w ogóle obok gościa, wszystko leciało. Tak trzymałem celownik i liczyłem na to, że on wejdzie w tę serię. No ale widocznie jego iloraz inteligencji był jednak wyższy niż 4 jak u mnie. Także no nie wszedł. Sylo zaśmiał. Ojej. O, iloraz inteligencji więcej niż 4. O, to ja. Nie, co ty, ja mam na minusie. Ja się może nie wypowiem na ten temat. Dobra ludzie, ale myślę, że w tym odcinku takim zapoznawczym z Sylem i z Blockade'em to było na tyle. Polecam gierkę. Także dzisiaj grał ze mną Sylo. Grałem. Oczywiście jak taki luźny odcinek wam się spodobał, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem oraz wbić na kanał do Syla, który będzie podany w opisie pod filmem. Także jo. Ja dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, no i na razie. Cześć. Cześć.